tylko czy dobrze zrobiłem, czy nie powinno być odwrotnie. Mianowicie, że tu powinien, że korpus powinien być nad półkorpusem. Może tak to trzeba było zrobić. Myślę, że Elvis, pokierujesz mnie, albo inni koledzy z fachu, jak to się powinno dokładnie tutaj zrobić. No bo widać, że one tutaj już zaczęły budować, bo nie miały miejsca. I to wystarczyło na w przedziale czasu tam, no nie wiem, kilku dni, powiedzmy 3-4 dni. Prawda? No ale dobre. Temat jakoś tu zdołałem, tak mi się wydaje, że zdołałem opanować. No interesuje mnie też sytuacja, ale zrzućmy tą pszczołę do miodni, tak? Zrzućmy tą pszczołę do miodni. Okej, tutaj się już polało. Jest miodek, zobaczcie. Jak się ciągnie, elegancki. No nic, tutaj możemy co zrobić? Poczyścić te ramki. Żeby więcej mi tu nie budowały, mają na dole. Dałem im na dole z węzą, więc niech se tam budują. Ramkę z węzą, niech odbudowywują pozostałe te ramki tutaj w górnej części. Bo tak mówiłeś też, Elvis, że pojawiają się nowe pożytki i pszczoły starają się dolewać do już istniejącego miodu kolejne, tak? Ale zobaczmy, jaka tam jest sytuacja. No, zobacz. Jeszcze kilka dni temu ta ramka nie była tutaj zasklepiona dołem, a teraz jak widzisz, jest już zasklepiona, nie? I jest dodatkowo dobudowany dół, czyli już nie miały żywcem gdzie składać tego miodu. Dobra, wkładam tą ramkę, zobaczmy zatem kolejną. Tylko zobaczmy, ale widocznie wygląda na to, że należałoby ten miód, nie, muszę wyciągnąć, bo nie poradzę sobie. Ej, Stasiuniu. Muszę wyciągnąć, bo sobie nie poradzę z przekładaniem ramek, a chcę zobaczyć, jak te ramki wyglądają. No, jak to wygląda ta ramka? Również całkowicie jest zasklepiona. Prawda? Pięknie. No, czyli jest co wirować. Tutaj również. Jest zasklepiony, jest. No trudnie chodzą, no co im poradzę na to? No chyba, że zrzucić tą pszczołę. Nie będę zrzucał. Trochę tych trutni gdzieś tam się rozejdzie. Chyba nie zrobią taką dużą rozpierduchę mi w ulu. Aż tyle mi chyba miodu nie zjedzą. Jest kolejna ramka, jest pięknie zabetonowana miodem. Czyli pszczoły już nie miały gdzie składać. Przyszedłem im na wybawienie. Dlatego to jest pytanie, Elvis, do ciebie, innych, co zrobić? Czy zamienić ten korpus
z tym półkorpusem miejscami? Czy jak ty to widzisz? Żeby dalej nosiły miód. Jak te pszczoły to rozważają? A i tu gdzieś przygniotłem pszczółkę. Czy powinno być tak, że zamienione powinny być te półkorpus z korpusem, czy mogę tak to zostawić, jak teraz jest? Jest cała ramka. Jest cała ramka. No chyba, że od razu brać ten miód i wirować. A muszę zobaczyć, bo gdzieś tam była dziurawa ta ramka, pamiętacie chyba. Elegancko. Tutaj też widać kolejna ramka. Ejś ty siuniu. Dobra. Tu też jest kolejna ramka pełna. Druga strona również jest w pełni odbudowana. Zobaczmy kolejną. Elegancko zamknięta. I tutaj również elegancko. Tutaj jakiś tam drobny pyłek, ale to myślę, wydaje, że to nie nam nie przeszkodzi. Tutaj ściągniemy trochę nielegalnej zabudowy od spodu. Jak nie, to ja zdemontuję ten półkorpus, bo może się okazać, że on już nie jest potrzebny, że po prostu trzeba ściągnąć ten półkorpus i brać go do wirowania. Ale czekam na... Jeszcze mogę przecież poczekać jeden dzień, dwa dni, nie? Skoro pszczoły na mnie czekały, to teraz ja poczekam na nie. Chyba nie będzie im to na złe. Zobaczmy. Pięknie odbudowana ramka. Pięknie. Druga strona również pełnista. Okej. Czyli... Po ostatnim przeglądzie, nie pamiętam, kiedy ja tam działałem, czy to było 4 dni temu, 5 dni temu, widać, że odbudowały całkowicie wszystko. Cały pół korpus jest miodu. Chyba muszę włożyć odwrotnie, bo mi się tak nie chce tu zmieścić. Poza tym tutaj są lekkie